jak się teraz modliliśmy, przypomniał mi się werset, jest napisane, czy Jezus powiedział, że gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzielibyście tej górze, żeby się uniosła i rzuciła, żeby się przemieściła po prostu z miejsca na miejsce, to to zrobi. I za chwilę taka wywiązała się konwersacja z Bogiem, Bóg się pyta, czy pamiętasz o tych nasionach szczypiorku, co trzymasz w szafce w kuchni? Ja mówię, że tak. Pyta się mnie dalej, gdzie jest szczypior? Myślę chwilę, mówię, nie ma. Pyta się, dlaczego? Bo nie zasadziłem. I dalej przez chwilę myślałem o całej tej sytuacji, że chodzi o to, że Biblia i nawet przeczytane słowo to jest tak jak to ziarno, które siedzi w szafce. Ono z tego nic nie ma. Po prostu nie ma. Dlaczego? Dlatego, że nie zostało zasadzone w środku w człowieku. Ja wielokrotnie musiało minąć czasu trochę, zanim zrozumiałem, że jakaś prawda Boża musi zostać zasadzona we mnie. I ja zapytam Boga, jak to zrobić? On powiedział, przez wiarę. Przez wiarę wiesz, że to, z czym przyszedłeś do mnie, że wierzysz, tak jak wierzyłem kiedyś, że będę zbawiony ja i cały dom mój. I to zaczęło rosnąć we mnie. I on powiedział, to jest tylko przez krótką chwilkę, nie będziesz widział owocu. To jest tak jak zasadzenie ziarna. Zasadzasz, przysypujesz i przez chwilkę tylko nie widać efektu. Tylko chwilkę. Potem już jest cały potencjał tak naprawdę niebios. Ale pamiętaj jedną rzecz, że to ziarno tam jest. To wierz w to, że coś uczyniłeś z Bogiem, że przyjąłeś tą prawdę i to wydarzyło. Druga